Patryk Twardowski przed debiutem w boksie podczas Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów 13. No, 4 dni zostały nam do gali. Jak się czujesz przed tym nadchodzącym wydarzeniem w twoim mieście? Dobrze. To jest jakiś stres związany z tym, że będziesz walczył przed swoimi? Nie. To... Patryk, powiedz, jak długo już zajmujesz się boksem? Ile czasu trwają treningi tego boksu, że wychodzisz już do walk na galach? Około roku. Kto jest twoim trenerem? Deluga Paweł. Czy jeszcze, powiedz, z kim sparujesz przed tą nadchodzącą walką? No, z różnymi osobami, no, nie będę tutaj wymieniał teraz pojedynczo. Powiedz, sparujesz trochę z Piotrkiem Trycem, z Mateuszem? Nie, rzadko raczej, bo on na K1 Piotrek Tryc. Powiedz, Patryk, co chcesz osiągnąć w boksie olimpijskim? Nie wyglądasz na człowieka, który gdzieś tam ileś lat ma już na karku. Raczej jesteś młodą osobą, więc pytanie, gdzie tam widzisz się, powiedzmy, za 2-3 lata? Znaczy nigdzie, to mnie nic nie planuje, dopiero pierwsza walka. Tak dla siebie po prostu trenuję. Po pierwszej walce podejmiesz decyzję, tak? Czy warto kontynuować boks, czy nie? No nie, no nawet jak przegram, to tam jakoś nie wezmę tego do siebie chyba. Będę może dalej. Patryk, powiedz na koniec, komu chciałbyś podziękować tutaj za pomoc w przygotowaniach, w tym trudzie, który wkładają, żebyś mógł zadebiutować w boksie? No, trenerowi i kolegom z klubu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Patryk Twardowski dla Sporty Walki.org. Proszę bardzo.